Główny pielgrzymkowy szlak świętego Jakuba prowadził z wielu krajów Europy, w tym z Polski, do Hiszpanii, do grobu apostoła Jakuba w Santiago de Compostela. Wiódł przez liczne miasta i wsie i był jedną z najważniejszych dróg pątniczych. Jej znakiem rozpoznawczym stał się symbol muszli. Wiele europejskich regionów ma swoje odnogi tego starego pielgrzymiego szlaku. Jedna z nich wiedzie przez dolnośląską miejscowość Jakubów, niedaleko Głogowa, w gminie Radwanice, by potem skierować się do Polkowic, Chocianowa, Bolesławca i dalej do Zgorzelca. Tradycja ustna Kościoła podaje, że miejscowość Jakubów swoją nazwę zawdzięcza apostołowi, który stał się patronem cudownego źródła znajdującego się w dolinie koło świątyni. Do dziś ujęcia strzeże barokowa, pochodząca z 1704 roku figura świętego, stojąca nad symboliczną muszlą, z której wypływa według tradycji lecznicza woda. W Jakubowie znajduje się również stary kościół, a tradycja kościoła mówi, że drewniana budowla powstała tu w 991 roku, jeszcze za panowania Mieszka I. Na północ od świątyni wznosiło się średniowieczne grodzisko, co skłania część historyków do tezy, że teren ten był miejscem kultu i grodem w czasach przedchrześcijańskich. Murowana świątynia zmiankowana jest w dokumentach jako część kanonii głogowskiej już w 1376 roku. W okresie reformacji kościół przeszedł w ręce protestantów. Do katolików powrócił na mocy dekretu cesarskiego w 1654 roku, a w czasie wojny trzydziestoletniej został zniszczony przez wojska szwedzkie. Świątynia jest budowlą orientowaną z niższym i węższym prezbiterium. Od strony północnej dobudowano do niej w XVI wieku zakrystię, zaś od południowej kruchtę ozdobioną w XIX wieku elementami neogotyckimi. Kościół wzniesiono z polnego kamienia i pokryto dwuspadowym dachem, a nad nawą główną góruje sygnaturka. Wnętrze świątyni ma barokowy wystrój. W ołtarzu głównym znajduje się obraz olejny przedstawiający świętego Jakuba, apostoła starszego. Na granicy nawy głównej i prezbiterium umieszczono rzeźby apostołów, którym towarzyszą większe figury świętego Jakuba po lewej i świętej Barbary, patronki górników, po prawej stronie. Obok ołtarza głównego znajduje się loża kolatorska. Warto również zwrócić uwagę na drewniane, polichromowane stropy z interesującymi malowidłami. W prezbiterium jest to między innymi przedstawienie Ostatniej Wieczerzy, a w nawie głównej Trójcy Świętej, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz innych scen biblijnych i wizerunków świętych. Także w nawie głównej, po prawej stronie obok neogotyckiej ambony, znajduje się renesansowa chrzcielnica. Kościół ma chór muzyczny i pochodzący z końca XIX wieku instrument organowy. Na ścianach świątyni umieszczono liczne epitafia, a w oknach zamontowano neogotyckie witraże z końca XIX wieku. Budowla otoczona jest murem z dzwonnicą, wieżą, co nadaje kościołowi obronny charakter. Przebudowano ją na początku XVI wieku, przykrywając kopułą, pod którą zawisł dzwon. Obecny kształt wieży pochodzi z lat 70. XIX wieku. Jest to wyniosła konstrukcja w stylu neogotyckim. Warto podkreślić, że zawieszony na niej historyczny dzwon z roku 1506 jest jednym z najstarszych na Śląsku. Na ścianach bramy umieszczono liczne kartusze herbowe dawnych właścicieli wsi.
Do najciekawszych elementów otoczenia kościoła należą liczne renesansowe i barokowe epitafia i płyty nagrobne, wmurowane w ściany budowli i cmentarny mur oraz na budynku XIX-wiecznej kaplicy. Na starym cmentarzu znajdują się liczne nagrobki dawnych proboszczów. Obok wieży wznosi się kaplica grobowa rodów von Stosz i von Litzwitz. Podziemia kościelne kryją kryptę grobową, a obok świątyni można zobaczyć kolumnowe epitafia rodziny von Nibelschitz. Kościół od 2007 roku stanowi pierwsze w Polsce sanktuarium świętego Jakuba Apostoła Starszego i przechowywane są tu przywiezione w 2005 roku z Rzymu przez członków Ogólnopolskiego Bractwa Świętego Jakuba Starszego Apostoła relikwie świętego.